I witam was, kochani, serdecznie. Kolejny odcinek, już 26 z levelowania nowego konta Fishing Planet. Dziś idziemy, moi drodzy, na Deltę. Ja jestem Yuken i zapraszam ciebie do oglądania. Możesz śledzić cały czas na bieżąco, jak leveluję konto. Mam w tej chwili na tym nowym koncie 39 level. Ty to widzisz oczywiście z jakimś tam, no myślę, że nawet dwutygodniowym opóźnieniem, ponieważ ja nagrywam po kilka... pierwszym razem kilkanaście nawet odcinków dziennie, a wrzucamy po jeden odcinek na kanał. Także to wszystko, co ten prawie 40 level, to tak naprawdę osiągnąłem w dosłownie kilka dni. Nawet mogę ci powiedzieć, ile czasu gry na Steamie, ale nieważne w tej chwili. Słuchajcie, jeszcze raz tytułem wstępu, jeżeli nie widziałaś, to koniecznie obejrzyj sobie poprzedni odcinek, w którym robiliśmy zakupy na Deltę, to jest bardzo ważne. I pokażę ci dzisiaj tą metodę, co wydaje mi się ona bardzo skuteczna. Pierwszą rzeczą to kupujemy oczywiście, kochani, licencję zaawansowaną. Już nam licencja trochę kaski zjadła. No i podróżujemy. Będziemy tutaj korzystali z motorówki, którą kupiliśmy. Po to kupiliśmy, ażeby po prostu nie wydawać kasy na wynajem motorówki. No bo jakbyście tak przeliczyli, na przykład wynajem kajaka to było zazwyczaj 2-3 tysiące, motorówki 3-4 tysiące, zależy na jakim łowisku, to wbrew pozorom, to jest tylko za dobę, którą macie, wbrew pozorom to jest, moi drodzy, bardzo dużo. Pierwszą rzeczą, którą sobie zrobimy, oczywiście będziemy łowili na spławik z motorówki, będziemy tłukli te jesiotry dosyć mocno, moi drodzy. Nie wiem, jak mogę sobie skręcić spławik, więc będę robił to bezpiecznie. Pierwszą rzeczą, którą na pewno zrobimy, to będzie ustawienie, kochani, nocki. Tak, ustawiamy sobie nockę. Bierzemy motoróweczkę. Nie wiem, czy haczyki 7.0 na pewno są ok. Siotry powinny być ok. No, jak nie, no to się kupi mocniejsze. Zobaczymy. I płyniemy sobie, słuchajcie, od pomostu na lewo. Mam nadzieję, że wam aż tak to nie będzie hałasowało. Jak nie, no to postaram się troszeczkę ściszyć dźwięki gry, żebyście mieli w miarę możliwość tak nie słyszeć tej motorówki. Odpływamy sobie, kochani, w pierwszą miejscówkę. Ja tu już niestety markerów nie mam, bo dopiero co wszedłem. Sobie sam z poprzedniego konta nie przesyłałem. Gdzieś tak sobie staniemy, ja wiem. Oczywiście będziemy, tak jak koledzy, niedługo łowili z gruntu i pewnie tak jak oni mają ten level, tak również będziemy, kochani, z gruntu łowić. Oczywiście przez to, że mamy słaby sprzęt, w żadnym wypadku nie... O nie, żadne mi nogi, żadne. W żadnym wypadku, moi drodzy, nie zakładamy... Jakbyś sobie tu rzucimy. Nie wiem, czy tu teraz nie jest za daleko, trochę źle stanąłem. W żadnym wypadku, kochani, nie zakładamy kotwicy. Metoda to jest na łowienie taka, bo jest taka zasada tutaj akurat na Delcie, że na jednym spocie... A, nie jesteśmy na kajaku, zapomniałem. Tak za dużo na kajaku pływałem i zapomniałem, że przecież na motorówce można się dowolnie obracać. Zasada, słuchajcie, na kajaku, na delcie zasada jest taka, że na jednym spocie, w jednym miejscu wyławiasz dwa jesiotry i później już te jesiotry nie będą ci brały. Musisz o tym po prostu pamiętać, tylko nie jestem do końca przekonany. Spróbujmy może, wiecie co, inaczej. Spróbujmy na tego raka krojonego i spróbujmy bardziej tu. Tak trochę do dupy akurat stanąłem, a wiecie, jak miałem markery, to bardziej pamiętałem, ale tu powinno być ok. Więc wyławiamy dwa jesiotry. Zobaczcie, ja mam siatkę raptem 150 kg, więc tak naprawdę tą metodą, jednym takim ruchem można zapełnić całą siatkę. To będziemy decyzję oczywiście podejmowali, czy po prostu każdego jesiotra chcemy naprawdę wrzucać, bo tutaj może nie tyle nam chodzi o kasę, co jednak troszkę o wbicie tego expa, ale kasa też. No ale z kolei siatka taka, no, przyzwoita dopiero nam się odblokuje na 40 którymś levelu. Nie wiem, czy będę kupował tą siatkę 200 kilo, bo jest mały przeskok, słuchajcie, kochani. Jest bardzo mały przeskok między 150 a 200, to są raptem dwa jesiotry w siatce więcej, więc to by trzeba przeliczyć. W sensie, ile byśmy wydali na tą siatkę i ile... Ja bym to na waszym miejscu właśnie zrobił tak, o, mamy, coś podpływa. Ja bym to zrobił właśnie, kochani, tak bardzo biznesowo na waszym miejscu. A mianowicie, jeżeli macie 50 kilo,
to załóżmy są dwa jesiotry więcej. Tak? No to bym przeliczył, ile na tych dwóch jesiotrach więcej zarobicie. Więcej. Tak? No kiedy ta siatka wam się zwróci? No obawiam się, że nie. No dobra, teraz nam się łódka trochę przesunęła, to możemy już śmiało rzucić, bo ta miejscówka fajna jest tak tutaj. Myślę, że na raka krojonego powinno wziąć, a jak nie, no to jak najbardziej sakiewka ikry też, też jesiotry fajnie na nią biorą. Ale to musicie po prostu wyczuć, to pamiętajcie, że jesteśmy po aktualizacji gry, się wiele pozmieniało, ja jakby też jesiotrów ostatnio na jakiś czas nie łowiłem, więc też tak jak wy, pewne rzeczy będę sprawdzał i będę testował, a wy też jesteście tego świadkami, no bo praktycznie te levelowanie konta jest takie trochę... No z jednej strony luźne levelowanie konta, że są też dodatkowe jakieś pogadanki, a z drugiej strony jest to też forma takiego może trochę vloga, gdzie obserwujecie te moje zmiany, te moje postępy. Jesteście ich jak najbardziej świadkami. Dobra, rak krojony raczej nam nie odda, więc ja znów sobie przełączę, moi drodzy, na sakiewkę ikry. Bo raczej, no mamy niby duży kawałek ryby jeszcze. Na test, czemu nie? Zobaczmy, czy nam tutaj uderzy na duży kawałek ryby. No haczyki 7.0 no na pewno nie powinny być za duże, bo przecież szczupaki łapaliśmy na 7.0. A z tego, co pamiętam, to ja tu nawet jesiotry na 10.0 łowiłem, więc nie powinno być problemu. Chodzi bardziej teraz o pokazanie wam tej metody. Tutaj przy tej wysepce, tu oczywiście nie możesz się zrespić, to musisz podpłynąć motorówką, możesz jak najbardziej się tu... Nie, teraz to ja za... Czekajcie, bo tu koledzy stoją, to czekajcie, ja tak z pamięci to... Tam dalej trzeba rzucić, tam. Dobra, bo ja teraz za blisko rzucałem i się dziwię, że mi jesiotr nie chce wziąć. Jesiotry tam dalej biorą. Widzicie, tak to jest, jak człowiek zawsze ma markera i mniej więcej pamięta. Bo mi ta łódka przecież spłynęła, zobaczcie, tutaj koledzy stoją ze stojakiem, także minimum tutaj, albo jeszcze dalej. Więc generalnie zasada będzie taka, że łowimy na motorówce, która nie ma założonej kotwicy, bo mamy bardzo słaby sprzęt. Przypominam, moi drodzy, wędkę mamy na 10 kilo, także tu fizycznie, no wiecie, co to oznacza, nie? Wiecie, co to fizycznie oznacza. No, coś się zaczyna chyba dziać. Karpie to raczej się nie dobierają, bo tutaj też karpie można łowić. Ale tak jak mówię, jak będziemy na gruncie, ja myślę, że w ogóle rozdzielę to na dwa odcinki, kochani. I jak sobie przyjdziemy łowić już z gruntu na deltę, to będziemy w jednym odcinku walczyli z jesiotrami, a w innym odcinku skupimy się na karpiach. Zobacz, jak będziemy z hajsem stali, bo tutaj, żeby fajne też takie no unikatowe karpie złowić, to... O! Żeby, chyba nawet nie wiem, czy mam grunt dobrze ustawiony. Może trochę grunt powinien być. Bo to tak wydaje się, jakby to wisiało. Ale zaraz zobaczymy. Może przez to mi tak średnio brały. Zaraz się przekonamy, moi drodzy. Poluźnimy im trochę. Bo być może mam źle grunt ustawiony. To wszystko widzicie, kwestia eksperymentów, tak? Jest, wzięło. Dobra, mamy pierwszego jesiotra. Można na full? Nie jestem do końca przekonany, czy można na full. Proszę, jaki ładny. Jesiotr biały, 800 doświadczeń. O nie, powiem wam, że jesiotr daje dobrze kasy. 3400 kaski za jesiotra. Czyli, moi drodzy, 6000 za dwa jesiotry, więc jeżeli mielibyśmy za siatkę zakupić na przykład za 20 tysięcy, to się bardzo szybko zwróci. Dosłownie masz 10 jesiotrów, nawet nie, i się siatka zwraca, zależy jaka tam jest cena. Dobra, czyli już wszystko wiemy, czyli już mamy odpowiedź, moi drodzy, że no za tyle kasy, co za jesiotra dostajecie, to zdecydowanie się opłaca tą siatkę większą kupić, bo w tym momencie za takiego jesiotra, słuchajcie, dostajemy tyle samo kasy, ile za jakiegoś fajnego, unikatowego szczupaka na Michigan. Dwa jesiotry na spocie, więcej ich nie łowimy, bo nie będą brały. Tutaj znowu trochę za blisko mam rzucone. Czekajcie, bo to mi spływa. Na razie z tym kawałkiem ryby potestujemy. Musimy trochę dalej rzucić, moi drodzy. Tam są jesiotry. Także z tym dużym kawałkiem ryby na razie potestujemy. Oczywiście później też będę testował z większymi haczykami. To się wszystko zobaczy. Ale tak jak mówię, dwa jesiotry góra na spocie. I według mnie...
Zrobimy tak, że opłyniemy tą miejscówkę po podanych spotach. W tej chwili ja to tak na oko będę robił, bo mówię, już nie pamiętam, nie mam markerów. Ale tak na oko będę to robić i moi drodzy, będziemy. O, już się coś dzieje. Widzicie, już mamy drugiego jesiotra i będziemy płynąć dalej. Zaraz będzie drugi jesiotr. Czekamy cierpliwie. To jest taki trochę bugowane to, że jak ten jesiotr bierze przy brzegu, to go tak szybko właściwie wyciągacie. Także widzieliście, bez walki go praktycznie wyciągnęliśmy. Miałem sprawdzić grunt i zapomniałem. Trochę bym głębszy grunt ustawił. Może przez to też i gorzej nam biorą. Dalej, bo ta motorówka mi tu kurczę odjeżdża trochę z tej kotwicy, no ale. Mamy? Mamy. Widzicie, trochę mam źle chyba grunt. Mam chyba, bo tak dziwnie te jesiotry tutaj. Dajmy mu porwać ten spławik. Dobra, bierzemy go. Mamy go. Mamy go, tylko ten akurat nam pod wodę wszedł, więc będzie trochę walki, albo i nie. Mieli sobie trochę walki, będzie, kochani, ja nie mam nic przeciwko, bo wędkę i tak mamy słabą, także to, co robimy, to jest szaleństwo, słuchajcie, łowić jesiotry na wędce 10-kilogramowej. Ale damy radę z tym. O, jest, jest nasz, dobra, ale wyleciał. No 19-kilogramowy, ale 3000 są, dobra. Więcej jesiotra tutaj, kochani, już. Już nie złowimy. Płyniemy dalej. Płyniemy dalej, czyli z tej wysepki sobie tutaj byliśmy, tak? A my sobie płyniemy tam. Tak jakoś mniej więcej, nawet jak ten kolega stoi. Bo tutaj też jest miejscówka fajna na karpie, no ale karpie nas w tej chwili nie interesują, a myślę też, moi drodzy, że łowienie karpi myślę, moi drodzy, że łowienie karpi taką metodą z motorówki jest bez sensu. Nie wiem, dajcie znać, co myślicie. Znaczy inaczej, w dzień jak najbardziej po miejscówkach można sobie popływać troszeczkę. Czekajcie, gdzie ja jestem. A to jest już tutaj? A to czekajcie, to jest już tutaj. No dobra, tu mnie tam kolega też dobrze rzuca. Ale my rzucimy sobie najpierw tu. I tu generalnie pod tą ścianką, tak jak jest, spokojnie jest to druga miejscówka na jesiotry. No trzecia jest bardzo blisko, praktycznie za nami. Trochę za daleko akurat teraz. Myślę, że ta łódka odpływa. I tutaj to jest kwestia też takiego wyczucia, w którym miejscu ci te jesiotry najbardziej biorą. Ja myślę, że je nawet widzę, gdzie one biorą. I po prostu przyciągniemy ławik bliżej, tutaj, tutaj nam uderzy jesiotr. Tutaj powinien bez problemu uderzyć i potem się obracamy, za nami też bez problemu uderzy i tam jeszcze pod tym murkiem jest też taka jedna miejscówka, zaraz wam pokażę. Pod tym murkiem, tam między takimi dwoma kamieniami jest miejscówka, gdzie też jesiotr bez problemu uderza. Generalnie duże kawałki ryby, możemy zaraz też i przetestować tą kiewka ikry, ona też oddaje. No i zasada jest prosta. To jest sposób na szybką kasę, na szybki exp. Także jak chwilę jesteś w jednym miejscu, ja nawet zaraz sobie przetestuję, słuchajcie. Muszę ten grunt sprawdzić, tą sakiewkę ikry, tylko odpłynęliśmy, kurczę, nie wiadomo gdzie. Wiemy, to popłynęliśmy. Czekajcie, czy ja na pewno dobrze stoję? No teoretycznie dobrze, ale to już gdzie ta motorówka mi popłynęła, moi drodzy. Sprawdźmy sobie grunt. No nie, no grunt musi być tak z 90 może. Tutaj to karpie. Także to od razu wam mówię, tutaj to karpie, bo za daleko nam po prostu ta motorówka odpłynęła. Tutaj koledzy są na wyspie i oni łowią karpie, także tutaj nam bulgoczą karpie. A jesiotra gdzieś tak tu sobie walniemy. O, tutaj jak kolega ma spławiczek, widzicie? Tak mniej więcej tutaj będzie jesiotr. Spróbujemy na sakiewkę ikry. Tak tu gdzieś jesiotrek nam powinien
Spokojnie pyknąć, też spokojnie dwa. No, tak gdzieś tutaj sobie możemy śmiało rzucić. O, teraz jest ok. Mieliśmy rozpędzoną motorówkę i dlatego było to trochę takie niekomfortowe. Tu bez problemu powinien uderzyć na miesiotr. Miejscówki są różne, on może uderzyć tu, może uderzyć troszkę dalej. Dlatego też, jak wam przez jakiś czas chwilę się nic nie dzieje, no to po prostu przerzućcie. Tam kolega też jesiotra wyciąga, no to tam też trzeba rzucić. One w różnych miejscach biorą, no ale to zaraz się przekonamy. Kolega akurat chyba widzę nami nogi łowi w ogóle. Kolega widzę łowi nami nogi. Tam na pewno jest miejscówka na jesiotra, bo tam jest z brzegu wyciągałem, tam miałem markera nawet. Z tej wyspy, tylko trochę nam znowu motorówka odjechała, więc o, tam już bulgocze, czyli zaraz będziemy go mieli. Zaraz będzie nasz. Jednego, drugiego, potem jeszcze jest jedna miejscówka tam między pod tym murkiem, w takim fajnym miejscu jest jedna lokalizacja, gdzie jesiotry się wyciąga i generalnie zobaczcie, chwila, moment i siatka będzie pełna. No bo praktycznie średnio jakby każdy miał 20 kilo razy 6, no to 120, no ale nie ma każdy 20 kilo równych, więc już coś tam bulgocze. Już coś tam, moi drodzy, bulgocze. Tutaj też i karpie podchodzą i one się tak mieszają. To jest taka, akurat ta miejscówka jest taka trochę mieszana, jesiotry kontra karpie. To tam też unikata fajnego wyciągnąłem karpia. No to będziemy się bawić, jak będziemy karpie robili. Dobra, ja myślę, że wiecie co, tutaj w tym momencie spauzujemy to nagranie, jak po prostu wyciągać będę te dwa, to wam na szybko pokażę i pokażę wam trzecią miejscówkę i zobaczycie wynik jakby tej całej wyprawy, tej szybkiej metody. Tak myślę, że będzie najlepiej. Mniej więcej wiecie, gdzie rzucam. Nie zmienię tej miejscówki, no będę tak rzucał od tego, właśnie pod tą budką, od tej budki, tak, no na tej linii, tak? Także zaraz się widzimy ponownie, jak będę wyciągał. Dobra, jestem jakby co to, moi drodzy, bo jak widzicie, przerzuciłem tutaj pod tą budkę, trochę łódkę przestawiłem, bo no kompletnie nie było brań. Pamiętajcie, to jest metoda, która ma być szybkość. I w tym przypadku tu, że to bąbli ta woda, wcale nie znaczy, że to jest ryba, bo jeżeli wam, znaczy konkretnie jesiotr, może to jest ryba, na przykład karp, to wiemy, może to być karp, to, bo tak jak mówiłem, karpie się mieszają z jesiotrami, więc to nie musi być żadnym wyznacznikiem, ale wiem, że te jesiotry fajnie tutaj biorą i po prostu przerzucam. I jak już tak sobie właśnie porzucacie, poeksperymentujecie, bo ja jakby wiecie, troszkę też nie rozumiem, ludzie na gotowca idą, że a daj markera czy coś. Słuchajcie, wykażcie się troszkę bardziej, moi drodzy, kreatywnością. Wykażcie się, kreatywność jest naprawdę fajną cechą. W końcu na rybach prawdziwych nikt wam by nie dał markera, tylko byście musieli też eksperymentować. To ma być zabawa, to macie się tym bawić. O, i zobaczcie, no i właśnie to miejsce znalazłem. Na czuja, bo musiałem sobie przypomnieć, właśnie to miejsce znalazłem i tu spokojnie dwa jesiotry nam wyjadą. Jednego już mamy, za chwilę będzie kolejny. Rozumiecie? Także jest to bardzo proste, moi drodzy, tu nie trzeba jakichś gotowców, jakichś nie wiadomo jakich schematów. Nie jest to do niczego potrzebne. A przypominam, że łowię te jesiotry, moi drodzy, na wędce 11-kilogramowej. To jest w ogóle, no hit, to jest hit totalny, tak? Na wędce 11-kilogramowej łowicie siotry. Także tutaj dwa, tam jeszcze jest jedno miejsce pod murkiem, które wam zaraz pokażę. I to jest plus minus, no tak jak widzicie, no tu nie trzeba żadnego konkretnego markera. Marker nie da wam gwarancji, że w tym miejscu złowicie tego jesiotra. Może być tylko jakimś tam plus minus wyznacznikiem, tak? Jak ja sobie na przykład zaznaczałem, gdzie rzucać. Tak, czyli jak nęcenie, w przypadku nęcenia te markery mają znaczenie, bo gdzieś wiesz, jak nęcić, ale teraz już nie idzie nam tak łatwo. Nie wiem, co to za jesiotr skubany tam się, słuchajcie, ukrył. Czy będzie miał 25 kilo, czy co, bo różnica jest spora. Nie wiem, czy widzicie, jakby no cały czas, wiadomo, mamy wędkę 11 kilo, ale tak ciężko jeszcze nie było, kochani. Co to za skubaniec? No, taki maluszek. Tak walczył. No dobra. No dobra. Jeszcze sobie podrzucimy jednego. Jeszcze jeden nam został w tym miejscu tutaj do złowienia. Dobra.
O, widzicie, tak jak tutaj mniej więcej bulgocze, tak tutaj te jesiotry siedzą, zresztą w tym całym paśmie pod murkiem też, ale to ja mam takie miejsce, gdzie one mi najlepiej oddają i najlepiej siedzą. Także przypuszczam, że jest szansa na to, że zapełnimy w ten sposób siatkę jednym kursem. Jak to z opłacalnością i z kwestią, to policzmy. 6 jesiotrów będziemy mieli, razy 3 to jest 18 tysięcy. Wejściówka była no niecałe 10 koła, no przebitka jest słaba. Więc musieli oczywiście byśmy nocki przedłużać. Przedłużenie będzie kosztowało mniej, to wtedy kasa idzie do przodu. Chociaż powiem wam, w porównaniu ze szczupakami, gdzie cała siata to była większa kasa znacznie, bo szczupaki to było 30 tysięcy, całą siatkę miałem. Także te jesiotry nie do końca są takie wdzięczne. No ale spokojnie, spokojnie, levelujemy konto, będzie większa siatka. Będziemy się bawić. O, tu przy mnie też bulgocze. Na duży kawałek ryby tą ikrę zdjąłem, bo coś nie chciały na nią brać. Też jeszcze tym pobawię, poeksperymentuję i na pewno dam wam znać, bo parę odcinków z Delty na pewno będzie. I tak jak mówię, docelowo, o, będzie zaraz jesiotrek. I docelowo oczywiście pójdziemy łowić z gruntu tej siotry, zaczniemy prawdziwą zabawę. No ale tak, chociaż te 20-kilogramowe wędki na tej siotry, żebym miał i na karpie, to będzie git. Oczywiście gruntówki, no i potem możemy sobie z takimi dwoma fajnymi gruntówkami mocnymi, czy jedna gruntówka, jeden spławik, pójść nawet wrócić na szczupaki i tam wtedy natłuc naprawdę niezłą kasę. Bo wiecie, oczywiście, mając mocniejsze wędki, jak wrócimy na Michigan, no nie będziemy dostawali tyle expa i musicie się z tym liczyć, moi drodzy. Przerzucimy sobie, że tyle expa nie wleci wam, ale jest taka rzecz, że no wtedy wleci wam dużo kasy, bo kasa jakby nie zmienia się, niezależnie jaką wędką łowisz, tak? Masz kasę tą samą, a wpłynie to na szybkość łowienia tych szczupaków, no bo wiadomo, że jak będziemy mieli wędkę 20-kilogramową, takiego unikata 2 czy 3 razy szybciej wyciągniemy i spokojnie z brzegu to zrobimy, tak? Więc jak dla mnie spoko. Jak dla mnie spoko. Coś mi się wydaje, że karpie tu bulgoczą. I jak widzicie, nie dzieje się nic. Dajmy mu jeszcze chwilę szansy. Nie dzieje się nic, płyniemy dalej. Pokażę wam zaraz następną lokalizację. No i tu oczywiście między tą wyspą też powinny one brać. Ale nie wiem, czemu nie biorą. Wam powiem szczerze, o, to też tam koło tej wyspy powinny brać, pod tą wyspą dokładnie. Podpłyniemy, zobaczymy, przetestujemy. Może równie dobrze karp bąblić, nie? Przy czym nadal uważam, że te duże kawałki ryby się po prostu nie opłacają. Od razu wam powiem, nie opłacają się, no bo tam mówiliśmy, że chyba 200 wychodzi za jednego. Ja tam zawsze wolę troszkę zaokrąglić. Po 900 coś za 5, czyli 200 za jednego, no niby 3000 za jesiotra dostajemy, ale według mnie no to jest to taniej, taniej. No może ta ikra by bardziej oddała. Dobra, teraz chwila prawdy. Jeżeli nam nie cyknie zaraz, no to lecimy dalej pod tą wysepkę i pod tą ścianę. A tam kolega, właśnie o tym miejscu mówiłem, gdzie kolega wyciąga. Dobra, no to od razu tam będziemy lecieli. Moi drodzy kochani, od razu tam lecimy. Żeby buty nie zasłaniać, to tak nie będziemy daleko podpływali. Żeby mu tu nie zasłaniać spławika, gdzie on tu rzucił. To było pod tą wysepką tu. A nie, bo on na grunt rzuca. Dobra, to było dokładnie, kochani, właśnie pod tą wysepką. No tak, z tego co pamiętam, to tak gdzieś tutaj te jesiotry, tak było po ukosie, tak tutaj gdzieś grasowały. Także tutaj sobie na ryzyk fizyk rzucamy. Na duży kawałek ryby. Sprawdzimy, zobaczcie, to jest wszystko na luzie totalnym, bez spinania się. Na pewno tam pod tym murkiem, gdybym rzucił, to też był jakiś się chwycił i możemy też tam śmiało zaraz rzucić, nawet i stąd. Także eksperymentujcie. Testujcie, te jesiotry tu siedzą, tylko no, jak w jednym miejscu przez chwilę nic się specjalnie nie dzieje, płyniecie dalej. Jeżeli zależy wam właśnie na szybkim expie,
na szybkim levelowaniu, to tu nie ma co, czasami co się za dużo zastanawiać. Naprawdę, nie ma co się za dużo zastanawiać. To raczej karpie będą tutaj bulgotały, chociaż może to być też jesiotr, nie powiem, że nie, ale raczej to są karpie, bo tutaj też fajnego unikata wyciągnąłem. No ale to w swoim czasie oczywiście będziemy markerki sobie ustawiali. Mam kilka miejscówek tutaj fajnych na karpie. Możemy i nawet z nęceniem spróbować, jak będziemy chcieli jakieś rekordowe. Tylko na razie mi szkoda kasy na tą wędkę do nęcenia, bo to nie jest w tej chwili, wiecie. No wiadomo, że w pierwszej kolejności jest wędka do łowienia ważna, żeby tą rybę wyciągnąć, a nie do nęcenia. Także jeszcze sobie poczekamy. Możemy też jeden taki objazdowy odcinek kiedyś zrobić i spróbować. No nic, nic nie bierze, to rzucamy potem. Słuchajcie, możemy raz taki objazdowy odcinek zrobić i tam gdzieś to było. I spróbować, moi drodzy, karpie połowić tak z motorówki. Możemy, oczywiście, że możemy. Wszystko możemy. Jak najbardziej tak. Jak nam tu weźmie, to jeszcze tam między takimi dwoma kamieniami jest taka miejscówka fajna na jesiotry. To jest ta ostatnia w tym szlaku przygodowym. No i wtedy to będzie wszystko. Ja wam może tutaj po prostu pokażę, jak będę go wyciągał. Pokażę wam tą miejscówkę na końcu. Co miałem do powiedzenia w tej pierwszej części z Delty. To powiedziałem, jeżeli macie jakieś propozycje, co dalej nagrać, jakieś pomysły czy pytania, śmiało piszcie, moi drodzy, w komentarzach. Postaram się też i nagrać specjalny jakiś odcinek, krótki, szybki, z odpowiedzią na jakieś wasze pytania. Nawet może być odpowiedź na to, co już wcześniej robione było, jeżeli macie niższy level. No a jeżeli macie wyższy, no to będzie to pomysł też na to, co, jak leveluję, co miałbym ewentualnie zrobić. Także śmiało piszcie. Będzie mi miło, jak zostawicie łapkę w górę, piszecie jakiś komentarz. Zawsze, zawsze to, moi drodzy, taka forma docenienia jest fajna dla twórcy. A właściwie już teraz, nie bez pauzowania, tam podpłynę, gdzie miałem podpłynąć. Zobaczcie, tu są takie dwa kamienie, moi drodzy. W sumie nie tyle te kamienie, co... Po prostu jest taka wnęka między... Źle powiedziałem, może nie kamienie. Są kamienie też, jakby nie patrzeć, no są tam kamienie, ale chciałem powiedzieć, że tutaj jest taka wnęka, nie? Gdzie nie ma trzciny. I tu śmiało jesiotry siedzą i też można je złowić. Tylko tu będzie nam, tu jest pewnie za płytko, ale tu jest dosyć płytko, więc trochę przeciągniemy kawałeczek, żeby głębiej był ten spławik. O! I tutaj już jest głęboko i tutaj już jesiotry siedzą. Zawsze tutaj jesiotry wyciągałem. Mówię, po tej aktualizacji może być tak, że się dużo, bo jakby generalnie, słuchajcie, bardzo dużo rzeczy się po aktualizacji pozmieniało. Bardzo dużo. Ja widzę tą różnicę na przykład na Weeping Willow, na karpiach. Chociaż na nich już też nie byłem, jak teraz leveluję to konto, to wiadomo, że na tamto konto nie wchodziłem. Więc też będziemy mieli przednią zabawę, jak wbijemy ten 50. level, kochani, i będziemy bawili się z karpiami. Wszystko od nowa, od zera. Ale też pewnie wiele błędów nie popełnię, które wcześniej popełniałem. Jednym na przykład z błędów dotyczących też delty. Od razu wam powiem, moi drodzy, według mnie nie ma sensu kupować tutaj wędek karpiowych. Te wędki karpiowe są ci do niczego niepotrzebne. One są słabe, drogie i to jest jeden z błędów, który popełniałem. No jakby każdy jakieś błędy popełnia. Teraz wiem. I będąc na delcie, na pewno będę łowić karpie, ale według mojego planu, na przykład na dwie gruntówki, na których będą haczyki na przykład 10-0 bezzadziorowe i będziemy łowić na groszek, na kukurydzę. Później, oczywiście, jak się odblokują, to i te owoce. No, owoce się odblokowują tam, z tego co pamiętam, dosyć późno. Więc na razie to możemy sobie o tym po prostu pomarzyć. Ktoś nie chcą nam te jesiotry dzisiaj brać. Więc ja sobie może to, słuchajcie, tak jeszcze przetestuję poza odcinkiem, a dzisiaj się z wami pożegnam, miejscówkę wam pokazuję, ale widzę spore zmiany, niestety na gorsze, po tej aktualizacji Fishing Planet, więc no cóż, będę po prostu testował, będę sprawdzał i zobaczymy, co tam dalej. A wy się trzymajcie, moi drodzy, do zobaczenia w następnym odcinku, również już z Delty. Także trzymajcie się, pa, pa, pa.